Lublin. Pies zakopany żywcem. Lublin. Pies zakopany żywcem. Z ziemi wystawał tylko nos. Pod jednym z wiaduktów w Lublinie odnaleziono zakopanego w ziemi 13-letniego psa. Skomlenie zwierzęcia usłyszała pracownica jednej z pobliskich firm. Pies z licznymi obrażeniami trafił pod opiekę weterynarza. Sprawą zajmuje się policja, która zaapelowała o pomoc w odnalezieniu właściciela czworonoga. W piątek rano 23 października, przechodząca w pobliżu wiaduktu przy ulicy Gregowej w Lublinie kobieta, usłyszała skomlenie psa. Postanowiła odnaleźć zwierzę i sprawdzić, czy nic mu się nie stało. Żywcem zakopany niedaleko wiaduktu. Gdy podeszła bliżej, odkryła, że czworonóg został zakopany żywcem, spod ziemi wystawał tylko nos. O znalezisku poinformowała współpracowników i wspólnie odkopali zwierzę. Na miejsce wezwano również policję. Pies miał liczne obrażenia i był skrajnie wycieńczony. Od razu został przekazany pod opiekę weterynarza, powiedział Polsat News Kamil Gołębiowski, rzecznik policji w Lublinie. Ciężki stan zwierzęcia. Jak dowiedziała się reporterka Polsat News Monika Sawka, stan psa jest ciężki. Zwierzę zostało wcześniej pobite. Sprawca prawdopodobnie myślał, że pies nie żyje i dlatego go zakopał. Trwają poszukiwania właściciela psa i ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Policjanci apelują do osób, które rozpoznają czworonoga i mogą mieć wiedzę na temat właściciela o kontakt z 6 komisariatem policji w Lublinie przy ulicy Gospodarczej 1B, telefon 47 811 47 80. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.